Halo, halo. Powiem wam tak, wkurzony jestem. Spierdzieliło mi się nagrywanie, mafia mi się wysypała, nie wiem czego, nagrało mi tylko głos, jak siedziałem w samochodzie. Zrobiłem pół misji, bo była długa. A po prostu zacznijmy to jeszcze raz. Później wam opowiem, jak będziemy jechać do celu. Your last mission didn't exactly work out, Tom. Your killing everybody means a lot of problems for us. They tried to rape Sarah. The cops ought to thank me. I know, but the one you let get away will make trouble. What? We didn't let anybody get away. They're all dead. One lived. They pulled him out of the car wreck. Shit. The one you killed was the son of a city councilor, the mayor's friend, and Morello's accomplice. And the one who lived will go crying to the counselor. Daddy didn't exactly love his son. But in these cases, a person can remember a lot of good things. By the way, his funeral's today. Pity I can't make it. You're lucky that second one didn't know who you were and couldn't give you up. But that's not why I sent for you. Tom, I have quite a delicate job for you today. Come on, let's get in the car. An owner of one of the businesses which the Don has invested a lot of money in has suddenly decided to forget his obligation. And he has taken up with Mr. Morello. It seems that Morello is trying to test our limits. We're not going to play his game. So what's going down? We're going to blow the place up. What? What kind of joint is it? A hotel. That is, it's a brothel, Tom. But no regular hoo house. It's a place for classy society types. And I have to knock them all off? Of course not. We'll just liquidate the owner and blow up his office. That should be enough of a warning for the others. We means me, right, Frank? I take out the owner and I blow up the hotel. Exactly. And there's one more thing. One of their girls is passing information about our activities to Morello. We'll need her eliminated too. Frank, I have to kill a woman? Worst luck, huh? Here's a photo of her. She's cute. And she looks familiar. Are you certain this is her? Unfortunately, yes. Her big mouth has lost us a pile of money and some of our people. Why don't Polly or Sam do it? We know the place in and out. They'd be dead before they can get it together. So what's the plan? It's downtown, the Corleone Hotel. Find the boss and shoot him. You can do it in public. It'll be a warning. Then take care of the girl. The owner's office is on the top floor. Grab any documents and money you find there and then set up the explosives. You won't have time for much else. This won't be no picnic. I know. But if we don't take care of this now, we are next in line. Maybe you're right. The weapon and explosives are here in the car. Tom, good luck. Jezus, mam nadzieję, że już teraz się wszystko nagra. Zrobię testy, a mianowicie rozpędzę się. Alt tabnę i zobaczę, czy mi to nagrywa. Chyba nagrywa. Przejdźcie, dobra, teraz zmienię pozycję, powiedzmy, na taką, przypołową. Przepraszam, że tak robię, ale... Dobra, nagrywa. Ale już mi się nie chce tego powtarzać po raz trzeci. Jeżeli drugi, no po raz trzeci, teraz jest po raz drugi. Ogólnie mówiłem, że całkiem podejrzanie dobry jest ten samochód. Jak ja go nazywałem taxi w wersji nie taxi. Ponieważ jest, kurde, dosyć skrętny i szybki. O dziwo. Już sobie wymyśliłem najlepszą trasę do tego. Trzeba powiedzieć sobie tym mostem. O, ej, w tym samym miejscu wcześniej spotkałem tego żółtego pajaca. Nie będę mu O Jezu, ostatnio takich problemów nie było. Nie będę zjeżdżał drogę jak w GTA i podpierdzielał lepszych samochodów, ponieważ to jest niedaleko.
Ten samochód nie jest aż taki najgorszy, ja pierdzielę. Szybcy są. Nie ucieknę im tak. No tak, to już na pewno nie. Mam pomysł, pokażę wam jak wygląda mandat w tej grze. Upewnij się, że nic nie... No wysiadaj, bo zaraz będziesz mnie chciał zaaresztować, bo ci długo uciekałem. Patrzcie jak wygląda mandat w tej grze. A pokażę wam, czemu nie. No siema, siema. No fajnie, daj mi niewidzialny mandat. Ja ci też zapłacę na niby. I się dogadaliśmy. No, no. Nigdy się już to nie powtórzy, tak, tak. Jedziemy, pewnie teraz się okazuje, że jest czerwone światło. No ja dałem wam fory, panowie. Następnym razem wam już tak nie odpuszczę. Nie będę wam tego. Ja pierdzielę, dwa czerwone światła, chyba sobie jaja robicie. Dobra, liczymy na to, że nas tutaj nie tak nie udupią. Dobra, nie. Będziemy chyba znajomi. Ty, ale tam na początku mówimy, że na niektóre rzeczy policja nam powinna odpuszczać. Może niekoniecznie. Aha. Może niekoniecznie na, wiecie, jakieś. Wiadomo, jakieś strzelaniny czy coś, nie? Czy jakoś tam no, pokręcimy na ulicy. Ale kurde, no, z tego co mówił, to takie mandaty to powinniśmy być taki, wiecie. Tankować się na immunitet mafijny, czy tak powiem. No, gdyby powiedział, że jesteśmy dogadani z nimi, że jakieś małe grzeszki tam przymknął oczy, ale. Czy ja wiem, czy. Jechanie 10 więcej na godzinę, albo przejechanie na czerwonym, to jest coś strasznego? W ogóle tracę życie, a tu będzie, kurde, zaraz potrzebne mi nieźle. Szkoda, że tego nie widzieliście wcześniej, ponieważ zrobiłem tak profesjonalną akcję, nic życie nie straciłem praktycznie w tym motelu. A dlaczego nie straciłem i co tam się dzieje, to zaraz zresztą zobaczycie, tu już niedaleko. O, tu kolejna policja. Nie jedziecie w lewo, nie? No i bardzo dobrze. O, jakiś naziemny patrol. Wszyscy są naziemni, ale pieszy patrol, o tak będzie lepiej. No. Jesteśmy niedaleko. No zgub się policjo, no strażaki. Dobra, przejdziemy się na piechotę. Pierdziele, ten samochód zaraz zacznie się dymić, znaczy już się dymi, ale na czarno się jeszcze nie dymi. Dobra. O, zmieniła się nazwa misji w ogóle, nie? To wcześniej zauważyłem. Tu wcześniej pokazałem, że jest ruch mimo wszego. A na nic się nie gapię. Wcześniej co tutaj robiłem, to tak, pogadałem z tym i zrobiłem rozeznanie w tym hotelu. Luzik, luzik. I tutaj co się okazuje? Tutaj jest ten dyrektor, ale on tutaj siedzi i tu pilnuje go ziomek. No i co? No i... Nie myślałem nad tym, gdzie by tu strzelaninę rozpętać, ponieważ piekiełko tutaj nie unikniemy. Tutaj chyba były schody na górę, ale ja mogę wejść sobie tamtymi. A i przeszukiwałem każde drzwi, więc to was chociaż ominie. Ponieważ musieliśmy to zrobić, ponieważ musimy znaleźć tą jedną typkę, która się nam naraziła i ona była chyba z tego co pamiętam. Nie, nie tutaj. Ale tam chyba gdzieś nóż jeszcze jeden był, ale. Czyli tutaj? Nie. No to jednak sobie poszukamy chyba. Czy nie, tutaj. No dobra. No oglądamy. Przepraszam was za to, że to nie wyszło, ale... Że nie robię tego, bo sam nie pamiętałem tej misji. Szukałem jakiegoś Tomigana, czy nie był ukryty, czy coś. Nie wiedziałem, gdzie da się wejść, już zapomniałem trochę. No dobra, zobaczcie tą cutscenkę i idźmy dalej. Michelle? What's going on? What are you going to do? What do you want from me? I'm sorry, Michelle, but I heard that a bunch of people got knocked off because of your talk, and someone lost a lot of dough. You're dangerous to us. It isn't true. It couldn't be true. Tom, wait! I didn't know I'd hurt anyone. I wanted to help my brother and... I knew it. This could only happen to me, a total screw-up. I can't just kill a young girl. A young naive fool who wanted to help her own brother? Probably a real bastard. On the other hand, is it worth getting killed over it? Get dressed and get out. Thank you. This place is gonna blow in a little while. I don't want to see you in this town again. Nobody can see you here anymore. Thank you so very much. In this town, you're dead. Go away and never show your face here again. Get it? I promise.
You will never hear about me again. I właśnie też tutaj mówiłem, że ja bym inaczej postąpił, ponieważ... O, już chodzi kolejny goryl. Ponieważ źle robi to mi, no bo jak pracujemy dla mafii, to już chyba trzeba się nastawić, że nie będziemy piec bułek tutaj, nie? Tylko zabijać, więc no... Niezbyt dobrze się przeważnie kończy od, wiecie, niespełniania wszystkich życzeń swojego szefa, Dona. Ale no cóż, no... By the way, I'm looking for the girl in this photo. She works here. Do you know where I can find her? And who are you? A Seamus or Vice? No, I've never seen her before. If you want to enjoy yourself, choose from one of the girls down here. Well, I'm no Seamus. I just need to talk with her. Kurde. Nie odpaliłem tego dialogu wcześniej, drugiego, ale no cóż. No, wiecie jak to zrobiłem poprzednim razem? Skampiłem się tutaj. Wyjąłem po prostu mojego Colta, którego okazało się, że mam i zrobiłem tak. Gdy zdążył mnie postrzelić, wcześniej tego mu się nie udało. Głupi dziad. O, fajnie, że przeładowałem. Dobra, tutaj wybiegną te pajace. Dupa, nikogo nie zabiłem tym salwą. No, idzie na razie gorzej niż wcześniej, ale... Ty, w ogóle wcześniej mi tu ziomek z obrzynem wyjechał. Ty, przydałoby się, żeby tu gdzieś jeszcze... O. Jezu, ile on amunicji miał. O, kurde, idzie. Widzicie to? Ty gościu z recepcji ma obrzyna, nie? A jeszcze jedno, ten śmietnik ostatnio... On tylko udaje takiego niewinnego, wiecie? Patrzcie, co on miał przy sobie. Widzicie? Pistolet. Skubaniec miał pistolet. Obrzyn, dokładnie. A, jeszcze Magnum. To jest dopiero, kurde, pukawka. Nawet... O, co ja tu ostatnio z nią robiłem? Zobaczycie. Dobra, nikogo tu nie ma na razie. Dobra, wchodzimy na górę. A, czy nie, po co ja mówię? Mówię inaczej, co robię. Chcę wziąć klucz sobie na przyszłość, ponieważ do dyrektora wcześniej zauważyłem, że tu jest też klucz. I co? No i... Trzeba uważać, bo tu mogą oni być jeszcze. Wszędzie oni są, ci goryle. Czyli tu pamiętam, jeden siedział wcześniej przy rozeznaniu. A patrzcie, niby taki nie, ta. Nic mi nie jest, siema. No to przeżył. Nie przeżył. Miałeś coś, gościu? Nie. Czyli przeszukamy go. O, dobra, nie chce mi się. Dobra, przeładujmy sobie. O kurde. O, fajnie, że aby jednym trafiłem. A przeładuj. O, tu, wiecie co, wezmę sobie Magnum. Na takie większe odległości będzie lepszy. A, dostał główkę. Dobra. Przeładujmy sobie też tego Magnuma. Dobra. Czy ktoś tu jeszcze będzie? Bo już nie pamiętam. Chyba nie. Dobra, chyba jesteśmy pseudo bezpieczni. Tu nikogo nie było? Nie. Dobra, nie chcę stracić więcej życia, chociaż tam była apteczka, wrócimy sobie po niego. Z tego co wiem, to on uciekał chyba do swojego biura, jak tu się rozpętało tego, wojnę. Uwaga, nie wiem gdzie oni mogą być. Może tu jakiś ochroniarz jest? Jezu! Nie ta broń! Jezu! Ej, dobra, fajny ten obrzyn, podoba mi się już. OP! Ty, nie ma go tu. A jednak. Dobra, siema. Kurde, że ja też obrzyna nie wyjąłem, ale fail. Dobra, schodzimy sobie po apteczkę, przeładujmy sobie bronię na spokojnie, no takie dupiane. Czemu nie? No weźmy sobie obrzyna, bezpiecznie się z nim czuję. Wiecie, co mi się nie podoba? Dokładnie to, słyszeliście to? Ktoś tu jeszcze jest z tych złych. On ma obrzyna! Proszę, co tu robić? Dobra, liczę na to, że mnie nie zwanżetuje. Ja pierdziele, jak się wystraszyłem. Coś tak czułem, że ostatnio było dwóch ludzi z obrzynem. Jest! Jak się wystraszyłem, nie? Uff, przeładuj. Kurde. No to nie było fajne. Dobra. Na szczęście muzyka się wgrała z tych akcji. O, 69 HP, śmiesznie. O, jaka biedna apteczka.
Nie wyleczyła mi ty całego życia. 30 HP ona wydawała. Dobra, ale... Ale powiem wam, że naprawdę się przestraszyłem. Nie, tego wcześniej nie miałem. Zupełnie inaczej się to potoczyło. Fuh! Tak czy siak był niezły ogień. Dobra. Z tego co pamiętam to... No, chyba nic... A nie, Colta miał jeszcze. Dobra, zabieramy to z ten syf z jego stołu. Czy tam kasę i tego. I podkładamy małą niespodziankę. I wydupiamy przez okno. Dobra, dobra, dobra. Siema, siema, siema. I hop. O, oczywiście spełnione na tempo. O, typical nie dosięgnął nas ogień. Idealnie wylądujemy. I jesteśmy koło tego. O nie, teleportowało nas trochę dalej. Just regular work. No. A właśnie, miałem też ostatnio mówić, że był taki bug jeden. Raczej nie było tutaj, ale że da się teraz wrócić do tego hotelu ogólnie. I coś tam poszukać. Nie wiem, a czy nie poszukać, tylko pozwiedzać sobie, bo tam wiecie, teraz skrypty są wyłączone i zobaczycie, jak to wygląda. Dobra, ostatnio tu skończyłem ten nieudany odcinek. Teraz już wszystko na świeżo będę leciał, bez niczego nie pamiętania. W ogóle nic nie pamiętam tego hotelu, też zwiedziałem, rekonesans robiłem. Chociaż czekajcie, ile ten film ma minut? Może jest króciutki? 16 minut, ty. Dobra, lecimy do końca tej misji. Co, będzie dłuższy odcinek, nie będziecie tego się martwić, że skurczy. O, słyszę, że bagiety jadą. Przeskoczę tu, przeskoczę. Czy coś tam jest? O kurde, policja. A dobra, pewnie nic mi nie zrobi z tym tym. Co on ma? Czy może go lepiej zabiję? Wiecie? Co on ma? Ty, on coś potężniejszego ma, ty. Nie wiem, co to Thompson był? Policja z Thompsonami? No to chyba jeszcze nie było, szczerze. Może to jakiś SWAT jest. Pamiętam tą miejscówkę, bo oni tu będą do mnie chyba szli. Dobrze pamiętam, czy nie? Nie, chyba nie. Pamiętam, że zawsze od tutaj się chyba kryłem, jak kiedyś tutaj grałem. Czyli weźmy sobie może Magnuma. I zaczajmy się na nich po prostu. Albo nie, mam lepszy pomysł. Weźmy Obrzyna i się zaczajmy na nich bliżej troszeczkę. Idą, słyszę ich. Ale będzie niespodzianka. Pyk! Jeden. Jezu, kocham tę broń. Dobra, jest tutaj lepsza. Jeszcze ktoś? Chodźcie, chodźcie. Tu ma mało naboi. O, spierdzieliłem troszeczkę. Ładuj, ładuj. Wiecie co? Przyrzućmy się na Magnuma. Kończ? Nie, dobra, dobra. O kurde, jest ich trochę. Wiecie co? Chodźmy sobie może tutaj lepiej. Chyba jeden. Druga, drugi. Dobra, na spokojnie, przeładujmy. Nie będę zmienił na razie broni. Jeszcze jeden przyszedł. Co taki nietykalny? No co jest? Dobra, kominie. Wiecie co? Magnuma może sobie zostawmy na dalsze odległości. Weźmy to gówno. Dwóch tu jest jeszcze. A, słaba jest ta broń, ale dobra. Nie mogę go trafić. O, trafiłem w głowę. Nie, nie trafiłem w głowę. Teraz trafiłem go w głowę. Przeładuj. A, nie wiem, czy kiedyś się mówiłem, ale łuski zostają. Nie wiem, czy widzicie. O, trochę tego wystrzelałem. A z Obrzyna coś tu zostało? Pewnie bym znalazł, jakbym poszukał, mi się nie chce. Takie dupo pistolety mieli? Czego ja się tu bałem? Nie, dobra, ten miał Colta już na przykład. I ten też. Gdzie ja mam iść? Chyba tędy, co? Weźmy może sobie coś lepszego, skoro mam milion amunicji do Colta. Tu nic nie ma? No ludzie w ogóle sobie spokojnie chodzą. Tu policjant nie żyje z Thompsonem. Czekajcie, bo tutaj z tego co pamiętam był chyba policjant jakiś? Czy nie pamiętam już dobrze tego. Nie, tego już jak coś nie nagrywałem, nie? Tylko po prostu tak zgaduję, bo już nie grałem w turę tyle lat. Nic tu nie pamiętam. Ty, czekajcie, bo tu jest trochę przypał. Jak się skakało? Dobra, tak. Tu mogę, kurde... Trochę się boję tego, wiecie? Dobra. Fuh. Dobra, trzeba uważać, bo oni się mogą czaić, tak? Ty. Widzicie go? Kurde. Nie wiem, co on ma. Jak Thompsona, to jesteśmy trochę w dupie. Mam pomysł. Wezmę Magnuma. Spróbuję go wysnajpić. Co on ma?
Snajperkę jakąś, ty! Zdech czy nie? Dobra, chyba zdech. Nie, nie zdech! Niedobrze. Wiecie co, w dupie to mam. Podejdę bliżej. To się tak nie uda. Kurde, aby marnuje strzały do Magnuma. Co on ma za broń? Czekajcie, niech się odwróci. No odwróć się jak wcześniej. Ty, on ma jakąś snajperkę. O, 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 o! Jaki on jest pancerny, to ja nie wiem, nie? Dobra, skończyła nam się praktycznie amunicja do Magnuma. Ty, ale bym sobie podniósł to pod nim. Jest tu ktoś jeszcze? O, idą, idą. Siema. No to by było na tyle. Z Magnuma. Siema. Ty, jaka dobra pozycja nawet, ty. Co to jest? Nie wchodzi to w niego. Dobra, idziemy tam. Oj, trochę do dupy teraz jestem ustawiony. Dobra, proszę, nie wyjdźcie teraz na mnie. Ty, ja mogę zrobić tak. O, tego nie przewidziałem. Ty, a może tak długo strzelę? Ty dostał chyba. Dobra. Ty, przecież ja mogę obrzyna jeszcze wziąć. O, fajnie, że przeładowałem go sobie. Dobra. Siema. Dobra, to było chyba na tyle. Ty, jeszcze kogoś słyszę, ty. Gdzie on jest? Czekajcie, tu coś siedzi. Ty, tu jest cień? Ty, coś tu wystaje. Ty jest? O, ty dwóch nawet jest. Ty, co przeładuj. O kurde, nie teraz. Dobra, jola. Siema. O kurde, tylko jednego? Ty, jakie przeładowanie szybkie. Ja jestem ślepy. I dobrze, że mi po 3 HP bije z tego gówna. Dobra, łatwo. Chyba marnuję naboje, ale już trudno. Jestem pewny, że kiedyś tak chyba nie działała ta gra, że nie marnowała wam naboi mimo wszystko. O, tu trochę kolta zużyliśmy, tu mamy. Tutaj kolejnego kolta. Co jest tutaj? A, no tak coś myślałem, że z góry będą. Chyba właśnie coś jak pamiętam, nie byłem pewny. Byśmy może do tego wystrzelali. A, to słońce razi. Strzelajmy może naboje do tego. No, no, celuj, czego nie mogę wykonować? Mogę dostał w głowę. Ty, jaki celownik nam się śmiesznie zrobił. Nic nie widzę, wiecie? O, o, tu jeszcze jeden jest. Ty, dostał, chyba przeżył. Dobra, łatwo. Tak też można szybciej przeładować. A właśnie, tutaj to snajper był. A nie, to jest M1 Garand? Nie, Springfield. Uuu. Ale nie chcę na razie go jeszcze. No tak, pamiętam. Jak ma się dwie duże bronie, to nie można je chować. Bo widzicie, jak schowam jedną, czy jak nie chcę mieć nic w dłoniach, to nie mogę mieć dwóch, bo mi się nie zmieści. Widzicie, bo to jest w płaszczu broń. No chyba, że chcę mieć, wiecie, o, w ogóle tego gówniaka mogę sobie jeszcze przeładować. Ale szczerze, pobawiłbym się z tej broni. Wygląda na dosyć ciekawo. Nie wiem, czy tu jeszcze ktoś będzie. Mam nadzieję, że tak. O, to było dobre. Czy wejdźmy sobie tutaj na górę. Będzie tu ktoś? Chyba nie. Tu nie ma nikogo już. Czyli, ale upewnijmy się. W ogóle mogę sobie jeszcze amunicję pozbierać do nich. Od nich. I oni mieli coś? Mieli taką pukawkę. Ty, chyba tu już nic nie ma. Szkoda. Kurde, myślałem, że sobie wykorzystam nową broń. O, widzimy, ty, patrzcie jak opozycji, jakby tu zajął miejsce, już by nas zdjął. Oczywiście jakby trafił, nie? Ty, ale to chyba nic już nie będzie. Czy tam mam iść, czy tam? Już nie pamiętam to. Nie, chyba, nie wiem, tu jakby trasa mi się układa. Wiecie co? Nie, no, to wygląda bardziej podejrzanie, chodźmy tutaj może. A tak, to tu było. Jezu, jak ja mogę o tym zapomnieć? Ja się nazywam fanem mafii. Przejdź tutaj. Przecież tutaj były dymy. Czecie, dobra, mam nadzieję, że dużo HP nie stracę. Co? Tyle HP straci? O, czekajcie, wiatrzenka. Drabajna.
O, nasz samochód magiczny się tam znalazł i naprawił. Chyba, że to jakiś podobny. Oj, no tak na słowo honoru. No. Oczywiście, że spadnie. No, no. Jakby to było. O, nagle znowu się nam zmieniła nazwa misji. Magia. Jest tam ktoś na dole, czy nie? O, jest. Ty, wiatr możemy mu zrzucić? Tak, chyba to pan tam był taki secret, tak. Czekajcie, wezmę. Tym głównym strzelę. Nie, nie można było zrzucić. Nie trafiłem. A nie, to to było chyba wiadro. Czekajcie. Muszę się jakoś ustawić. Pamiętam właśnie, że było to taki mini secret. Dobra, tak będzie dobrze. Aj, nie zdążyłem, ale no mniej więcej o to chodziło. Weźmy tego Springfielda. Może chodźmy tak jak już tam gra każe. O, apteczka, weźmy. Elegancko, 100 HP. W ogóle my w kościele jesteśmy, nie podoba mi się to. Oczywiście, to jest. The Lord awaits his flock with opened arms. And those such as Billy are awaited in the heavenly realm. Billy was a good son, brother and friend. We will all remember him in that light. And pray for his salvation. Since he did so much good. And now Billy's friend, who was with him during the last moments of his short life on this earth, would like to say a few words. Come, my son. Thank you, Father. You know, I wanted to pay my respects to Bill today and to tell him that I considered him as my own brother, and that his death was a great loss for me. Huh? What? I was present at his death. And how? That's the one! That's the bastard who killed Billy! Oczywiście. Get him! Nie podoba mi się to, szczerze. O, oczywiście, że granat musi wdupić w taką sytuację. Dobra, obrzęb będzie chyba tutaj lepszy. Dobra, weszło. O, Springi jest schowany. Ja weźmy sobie go użyjmy może. O tak. To jest broń. Gdzie oni jeszcze są? O, siema. Takie wypidówka. Oczywiście, że nie trafiłem. Ładuj. Wiecie co, mam lepszy pomysł. Weźmy się i ustawmy jakoś lepiej, bo ja pierdzielę tą pozycję. A, tak tego nie zrobię, tak idziemy tędy. O kurde, czy ja dobrze słyszę? Dupę se pocałuj się z tym. A tam jest jeden. Uj, okio głowa. Tak, dobrze słyszę, słyszycie to? A! Tak, Thompson tam jest na górze. Ja pierdzielę. Gdzie dokładnie, gdzie dokładnie? Tutaj. Uj, jak spadł. Dobra, ostatni pocisk mamy do tego cudzeńka. Oczywiście, że zmarnowany. Dobra, wyrzuć to. Bierzemy... A, Magnuma też nie wezmę. Dobra, Colta. Oczywiście, że musiałem dostać. Ładuj. Czy to wszyscy? Nie. Oczywiście, że nie. W ogóle nikt się tutaj nie przejmuje z policji, że jakaś strzelanina w kościele jest. Tak, w pościele. Prawda? Gdzie on jest? Zabiłem go? Bo tak, nie, jest tam. Skubaniec jak się ukrył. Dostał. Dobra, mamy go. Weźmy sobie amunicję do Colta. Na kadcencach ktoś tu Magnuma miał, tak? Tupa, co to było? O kurde, co jest? Ile ich to wyszło nagle? Ja pierdzielę. Nie podoba mi się to ani trochę. Tym bardziej, że słyszeliście co oni mieli. Jakieś obrzyny chyba też.
A czy strzelby z wyglądu? Kurde, nie podoba mi się to w ogóle. Dobra, mamy go. O, to tyle. Czyli tamtych mi się udało załatwić. Oh, it is only I. My son, don't shoot. I am unarmed. What have you done, my son? Such suffering for nothing. God is forgiving, but this is terrible. Don't you know murder is the greatest sin? I know, Father. But somehow everything got fouled up. I made a mistake somewhere. So many people have died without reason. They could have done much more with their lives. Father, these people were criminals. Cheats, murderers. The one lying in the front wanted to rape my girl. Maybe God wanted it this way. A lot of people will have an easier life because of this. Yes, the Lord works in mysterious ways. But what about you? You can look yourself in the face? Your hands are stained with blood that you'll never wash off. I know that, Father. Look around you. Such a waste. We'll have to consecrate the church again. Everything is shot up. I can't let my parishioners in here. What am I going to do? Maybe this'll help? Pray for my soul, Father. I'll need it. I will, my son. I certainly will. By the way, Father, your little speech about Billy, I'm wondering about your conscience. Billy wasn't such a good person, and he didn't do good when he was alive. Słuszna uwaga. A, pytanie, czy da to mi teraz spokój, czy... No, no oczywiście, że nie. Jeszcze jakimś karawanem będziemy musieli uciekać, widzę. No, oczywiście. Dobra, gdzie mamy jechać? Do baru. No, oczywiście, że tak. Ty, ale nie widzą. Ty, czy ja mogę zrobić taką akcję? Ten tam ktoś jedzie. Dobra, uciekniemy sobie. Już widzimy ten radiowóz tam. Fajnie, że muzyka chociaż ta się wgrała, nie? Jakoś pościgowa. Nie będziemy mieli całkowitej ciszy. Ty, ale zjedźmy sobie tutaj. Tu nas nie powinni znaleźć. O, dokładnie. Tu powinniśmy być bezpieczni. Jeśli bym zrobił ten trik... No ja, samochody nawracają 6 lat. Nie, nie, spoko, spoko, spoko. Nikogo tu nie ma. Wiecie, że zrobimy sobie tak. I tak. I teraz wysiadać. I kucamy tu. Nie powinien nas nikt tutaj zauważyć. O, tutaj chyba trochę... Nie, dobra, by zauważyliby nas. Wiecie co, nie. Ja wolę mieć wizję na radar. Powinno się udać tak czy siak. O kurde. Ty, to przecież to, mam nadzieję, że tu nie będzie ten, że ten policjant szedł. Dobra, nie wiem po co idę sprawdzić, zdobiłem ich już. Siema. To co, jedziemy do baru. Nie wiem, za długi wyszedł ten odcinek. Mogę go jednak, kurde, uciąć w połowie. Ale... Będziecie mieli co oglądać, jak ktoś będzie ciekawy. No i weź wyjedź tym samochodem pod górkę. Oj. Dobra, na szczęście już mamy chociaż jedną prostą drogę. Do domu, już nic nie musimy robić. Nie mogę odwiedzić baru. Znaczy nie baru, tylko tego Lukasa. No normalnie jeszcze czasami właśnie do Lukasa można wstąpić, ale... Nie tym raz z... Dobra, policja powinna już mieć na mnie wywalone. Właśnie jestem poszukiwany, co nie ma to sensu w sumie, wiecie co? Myślę, że nie będę się bawił w uciekanie policji. Wezmę sobie ogranicznik, włączę. Czerwone światło. Dobra, może już mnie nie zauważył, jak przyspieszę. No, już mnie nie widzę. Rozjedźmy sobie jakoś tak na YOLO. Hamuj. Dobra, potrącimy kogoś. Niestety. Fiery poboczne muszą być. Oczywiście. Dobra, tymi to się nie przejmujemy. Oni tam nic nie mogą zrobić. Chyba, że nas, nie wiem, nagle dogonią na piechotę. Co szczerze wątpię. Dobra, już niedaleko. To dobrze słyszę jakiś radiowóz? Nie, wydawało mi się. O! Dokładnie, dobra, wiecie co, uciekamy. Pierdziele. Pobawimy się trochę jednak z tą policją. Ich akurat wystarczy, że zgubimy. Tak szczerze, mógłbym wysiąść i ich zastrzelić. I to by też podziałało. Ale już, strać na to.
Liczmy na to, że ich zgubimy. Nie chce mi się już płacić mandatu. Coś tym samochodem to... O, dobra, tak czy siak już musimy uciekać. Ty, a tamci nie pomogli im. O kurde, słyszycie to? Jaki tu powozem my jeździmy. Nie wiem, czy nie lepiej wysiąść, by były ich teraz i zabić, bo bym ich zgubił w ten sposób. To nawet bardzo szybko. Nie wiem, czy tego nie zrobię. Dobra, robimy to. Szybka akcja. Obrzyn. On przeżył. No i tyle. Tak się gubi policję w mafii. Teoretycznie ma to sens, bo jeżeli nie zaalarmowali innych, no to kto ma wiedzieć, że to ja? Wiecie, o co chodzi. Ty, w ogóle tam trzy samochody dalej, policja była. Oczywiście nic się nie przejęła. Po co? Na co to komu? Komu to potrzebne? No. A tak to się kończy w tym mieście nieraz. Zamiast, nie wiem, chcesz komuś wlepić mandat i umierasz. Nie jest zbyt fajne bycie policjantem w tych czasach. Kurde, ile ich tu nagle się zrobiło? Zmożyli patrole, czy co? Nie wiem, dobra, tak czy siak... O, tramwaju! Dobra. Tak czy siak... Koniec misji, dobra. Chcę się upewnić, że nie będzie żadnej cutscenki, jak nie, to się ma. Nic nie ma, dobra. A, jednak jest! Jezu, jaki to odcinek będzie długi! Masakra. Nie mogę teraz tego wyłączyć, bo mi... How could you get through this? Now it was really bad. Billy's pop, the councilman, wasn't very happy with us. And he was in bed with Morello's. Without the mafia's help, he wouldn't have got his seat. He also started to mobilize the police. So we now had both the mob and the police against us. Aw, come on. Hey, both sides benefited from it. The police could look good in the fight against crime, and at the same time get fat payoffs from Morello, who they left alone. And with the help of the police, Morello could eliminate his greatest competitor. An ideal situation. And things were going bad for us. Salieri lost a bundle, and I wasn't doing too good after all that killing. It started to seem that there was no point to anything, that I should enjoy everything as much as possible and quickly, while I still had the chance, when it's so easy to lose your life. Maybe that's why Paulie and me started drinking. You weren't falling apart, maybe. My life was just a trail of murders, crimes, and alcohol. If Frank hadn't helped me out, I would have ended up worse. It was weird. But suddenly he came to me and wanted to help. Could you give me a ride home, Tommy? Sure, Frank, get in. Yes, lucky to będzie długi odcinek. So how's life, Tommy? Yeah, going okay. Just nothing. I heard you and Paulie are living it up. You two are getting pretty well known around town. Just something to do with the money. If you don't want to end up a wreck, Tommy, find some meaning in your life. What? You want to preach to me about a sense of life? I've seen a few good guys who couldn't deal with their problems, and they end up real bad. Usually somebody knocks you off for your money, or maybe you go nuts and all your buddies and pretty dames disappear. Anyway, the Don doesn't want drunks with trembling hands working for him. Those kind of people just bring problems. If you don't watch out, the next thing you know, your best friend kills you without blinking an eye. What should I do, then? Come on, be yourself. Maybe invest the dough in some kind of investment. I could give you a few tips. Give up the party and go to the races with the Don on Sundays. Try taking a dame to the theater or at least the movies. There's a lot of things you can do. And who should I take, Frank? A decent girl doesn't want a killer. You know, a policeman will murder to uphold the law. You enforce our laws. It's the same thing, we're just on the other side of the fence. You're not a murderer, Tom. But still, your wife mustn't interfere with your business. Remember, never take the job home, it just brings trouble. And where would I find a woman for me, Frank?
I thought that you had something with Luigi's daughter, Sarah. I think she's a wonderful girl. But you alone know best how far it'll go with her. I'm not going to endanger somebody like Sarah, Frank. No cóż, no. Mamy kolejną misję. Zapisało. Ja kończę ten gigantycznie długi 40-minutowy odcinek. I żegnam się z wami. Był fajny, dużo akcji. O Jezu, ja sobie robię na razie przerwę od mafii, bo już nagrywam chyba, nie wiem, z 10 odcinków. Dobra, to na razie to by było na tyle. Widzimy się dalej. Cześć.